Wystarczy takiego młodego człowieka posadzić do go-karta, kazać mu jechać po przejażdżce kilku okrążeń, już nie chce wysiadać z tego karta. My chcemy zrobić coś takiego, żeby przywrócić, jakby, żeby każdy mógł sobie tego kartingu spróbować. Zmienia się pogoda, robi się wilgoć na to, że my też zmieniamy te ustawienia go-karta, żeby on się lepiej prowadził, żeby miał lepszą przyczepność. Raz tej przyczepności potrzebujemy więcej na przedniej osi, raz na tylniej. To naprawdę skomplikowane. Raszka. Mieszkam w tej chwili w Łaziskach Górnych. Pasja kartingowa urodziła się już bardzo dawno, 35 lat temu. Mieliśmy sponsoring od kopalni Bolesław Śmiały. Tam była sekcja Meteor. 10 gokartów był zakupionych i przez okres 5 lat zaczęliśmy jeździć. Jeden z tych kartów tutaj pozostał. A po upływie 30 lat postanowiłem wrócić do tego sportu przy okazji toru Trzyniec w Czechach. Byłem tam raz, drugi, trzeci i postanowiłem sobie kupić takiego nowoczesnego karta. W tej chwili go tutaj nie mam, ale to są karty tej klasy, które są za mną. No i tak się znowu zaczęło. I fajnie by było, żeby znowu w jakiś sposób reaktywować cały ten karting tutaj na Śląsku. Wszystko przestało być finansowane i niestety umarło. To jest trudny sport do uprawiania? Każdy musi mieć troszeczkę tej zajawki takiej sportowej, troszeczkę mechanikiem być, bo nie stać nas oczywiście na te profesjonalne teamy, gdzie wszyscy mają swoje miejsca. Kosztuje to bardzo, bardzo dużo pieniędzy, drenuje nasze portfele do granic możliwości. A my chcemy zrobić coś takiego, żeby przywrócić, jakby, żeby każdy mógł sobie tego kartingu spróbować. I ja uważam, że to jest sport dla każdego, kto ma odrobinę chęci tylko i tyle. Te kilkadziesiąt lat temu jeżdżenie na rokartach, szczególnie na takich retro rokartach, było bardziej popularne. Tak, zdecydowanie. To było w ogóle z tego, co pamiętam, jakiś nakaz od Górny, od polityków nawet wręcz, że w Polsce ma się zrodzić kilkanaście sekcji kartingowych i mają być po prostu organizowane w różnych regionach zawody. Wtedy jeździliśmy na WS-kach, naszych rodzimych silnikach, koła były w większości rolnicze, przystosowane do kartingu, no i kosztowało to stosunkowo niewiele. W porównaniu z dzisiejszymi wydatkami, no to jest w ogóle absolutna już przepaść. No, w dzisiejszych czasach znowu powraca to do łask. Czy są jakieś kluby na Śląsku i też w okolicach, dzięki którym możecie się razem spotykać i wspólnie jeździć? No, jakiś czas temu, właśnie to w zasadzie w zeszłym roku czy półtorej roku jakieś temu postanowiliśmy założyć właśnie Silesia Classic Kart. Promotorem tego w ogóle jest Adam z Michałem. Ja później troszeczkę dołączyłem, ale to spotkaliśmy się gdzieś tam na torze w Trzyńcu, rozmawialiśmy, że mamy te same poglądy, no i staramy się jakby propagować to pod tą nazwą, żeby coraz większe rzesze ludzi do nas przyłączały i moglibyśmy się spotykać gdzieś na jakichś ogólnopolskich zawodach, takich bardziej profesjonalnych już. Ile pan ma na stanie do kartów? Ja w tej chwili mam dwa na stanie. Były trzy, ale jeden no, z braku miejsca musiałem sprzedać. Także został jeden z lat 80. No i jeden z 2018 roku, DD2. To już taki dosyć wyczynowy, mocny kart. Macie jakieś też miejsce, w którym możecie jeździć? Najczęściej to właśnie spotykamy się na torze Trzyniec, bo on jest stosunkowo niedaleko. Tutaj koledzy mają, powiedzmy, trochę dalej. Ja mam 56 km na ten tor, więc staram się raz, dwa, trzy razy w miesiącu, jak jest taka możliwość, pojechać tam. Umawiamy się na mediach społecznościowych, kiedy ma czas ktoś, no i tam się czasem spotykamy. Na razie nam pozostaje Wyrazów, no i tory tam w Koszalinie, w Zielonej Górze, w Słomczynie, w Radomiu. No i czasem się gdzieś tam wybieramy razem. Co pasjonującego jest właśnie w tym sporcie? To, że można stosunkowo za niewielkie pieniądze, oczywiście mówię o tym retro kartingu, bo ten profesjonalny jest dużo droższy, można po prostu tej adrenaliny w sobie troszeczkę wydzielić, nie robiąc tego na drogach, tylko po prostu na torze w sposób bezpieczny. Jak człowiek sobie tak wyjedzie 2, 3, 4, 5 razy po 15 minut, to ma serdecznie dosyć na 2 tygodnie, bo go wszystko boli i naprawdę to jest super sprawa. Skąd wziął się pomysł na to, żeby rozwijać właśnie tę pasję?
Tak naprawdę to jest spełnianie marzeń z dzieciństwa. Za dziecka chciałem uczestniczyć w życiu kartingowym, ścigać się, tak jak mój starszy brat i kuzynostwo. Nie było mi to dane z różnych przyczyn. No i po prostu po latach, kiedy już sam mam dzieci, postanowiłem, że zacznę. No i tak się udało. Czy ciężko jest w takim dorosłym życiu rozwijać te pasje? No bo to na pewno wymaga dużych nakładów finansowych i też czasowych. Myślę, że my robimy to tak, żeby te finanse były naprawdę takie dla ludzi i żeby każdy był w stanie sobie pojeździć. Najcięższe jest znalezienie czasu i zrozumienia u reszty rodziny. Ja mam też szczęście, że małżonka wspiera i dzieciaki tak samo. No widzę też, że przekazał pan pałeczkę młodszemu pokoleniu i pana syn również kontynuuje tę pasję. Owszem, starałem się zaczepić od najmłodszych lat u syna pasję do motoryzacji i jakoś tak się zdarzyło, że ten karting spodobał mu się. On dopiero zaczyna, ale mam nadzieję, że coś z tego będzie. Ile wózków pan ma na stanie? Aktualnie troszkę mniej, bo 6 go-kartów. Było tego więcej, ale wiadomo, że nie jeżdżę wszystkimi, jeżdżę głównie dwoma. A gdzie są przechowywane? W prywatnym garażu. Chyba duży ten garaż. Tak, wybudowałem go pod go-karty. Dlaczego go-kart? Generalnie benzyna płynie mi we krwi od najmłodszych lat, bo to już zaszczepił we mnie ojciec właśnie z bratem. Nawet siostra kiedyś jeździła motorowerem. A go-kart chyba dlatego, że przeszedłem już przez wszystkie ścieżki, od off-roadu, przez motocykl, jakieś tam różne inne dziedziny, szybkie samochody. A karting to jest coś, co sprawia mi bardzo dużo przyjemności. Samodoskonalenie, samodyscyplina. Trzeba bardzo dużo poświęcić, bardzo dużo zrobić przy sprzęcie, żeby nim pojechać. I największą pokorą jest to, kiedy czegoś nie dopilnujemy i podczas zawodów, podczas wyścigu sprzęt odmawia posłuszeństwa, tak? A oprócz sprzętu jest jeszcze taki pierwiastek ludzki, czyli nas jako kierowcy musimy troszkę siły w to wsadzić, przygotować się, wypocząć przed wyścigiem, bo kiedy człowiek jest zmęczony, ta jazda po prostu nie idzie. Tu oprócz tego, że silnik musi dobrze działać, być szybki i sprawnie pracować, ważne są ustawienia. Każdy dzień jest inny, każdy tor jest inny. Kiedy zmienia się temperatura, my zmieniamy ustawienia i silnika, i go-karta. Zmienia się pogoda, robi się wilgoć na torze. My też zmieniamy te ustawienia go-karta, żeby on się lepiej prowadził, żeby miał lepszą przyczepność. Raz tej przyczepności potrzebujemy więcej na przedniej osi, raz na tylniej. To naprawdę skomplikowane. Opony to jest podstawa i tak naprawdę komplet nowych opon to jest na jeden dzień jazdy takiej ostrej, kiedy się chcemy ścigać. My staramy się trenować też na używanych, kupujemy od innych zawodników, od teamów używane opony takie po wyścigu, na których jesteśmy w stanie jeszcze pokręcić trochę okrążeń i po prostu pojeździć. Prędkość maksymalna to jest zależne od toru, na jakim się ścigamy. W Polsce takie najwolniejsze tory to jest około 115 km na godzinę. Najszybszy tor w przypadku polskich torów kartingowych to jest tor Poznań i tam jeździmy z prędkością około 150 km na godzinę. Biorąc pod uwagę, że nasz fotel, czyli nasza pupa jest 2 cm nad ziemią, no to już jest dosyć spora prędkość. Ogólnie musimy zadbać o to, żeby mieć ochraniacz na żebra, bo żebra jest bardzo łatwo stłuc albo nawet połamać w zakręcie podczas już normalnej jazdy. Wiadomo, że wypadki się zdarzają, jeden przez drugiego przeleci, przejedzie, przeskoczy, ale to są marginalne incydenty i tak naprawdę tylko od nas zależy, żeby jechać bezpiecznie i żeby ta rywalizacja nie przysłoniła nam zdrowego rozsądku. Tak, są kary czasowe, to jest najmniejsze przewinienie, na przykład za to, kiedy kogoś popchamy, uderzymy, wtedy wbija nam się zderzak, kiedy popełnimy fal start podczas procedury startu, kiedy jedziemy agresywnie, kiedy zajeżdżamy drogę celowo szybszemu zawodnikowi, wtedy są kary. A taką największą karą jest wykluczenie już z zawodów. Może być wykluczenie z danego wyścigu podczas weekendu wyścigowego lub z całych zawodów. Myślę, że wszyscy się szanują i tak naprawdę jesteśmy już chyba przyjaciółmi. My się spotykamy nie tylko po to, żeby się pościgać, ale kiedy spotykają się ludzie z całej Polski, z różnych krańców naszego kraju, to tak naprawdę kiedy kończy się dzień wyścigowy, zaczyna się popołudnie, wieczór, wszyscy razem wysiadujemy, imprezujemy, rozmawiamy i te przyjaźnie też się gdzieś tam przenoszą poza tor. Dzień dobry, Adam Wincowski.
Skąd w ogóle ta pasja do retro kartingu? Pasję odziedziczyłem od taty. Tata w dawnych latach 70. był związany z kartingiem. W chwili obecnej ten retro karting przeżywa renesans i podchwyciliśmy temat od kolegów z Białegostoku i staramy się ten retro karting rozwijać tutaj na Śląsku. Czy ciężko jest rozwijać na Śląsku ten retro karting? I tak, i nie. Tak, ponieważ naszym największym problemem w chwili obecnej jest brak obiektu, gdzie moglibyśmy regularnie jeździć, regularnie trenować. W chwili obecnej korzystamy z toru, który mieści się zaraz za granicą czeską, około 10 km od Cieszyna. No, niemniej jednak jest to kawałek drogi od nas z Mysłowic, około 100 km trzeba jednak dojechać. Tak poza tym to widzimy bardzo duże zainteresowanie. Bardzo nas cieszy, że odzywają się do nas osoby, którzy byli zawodnikami w dawnych latach. I słysząc o tym, że retro karting rozkwita, że ktoś tym się z powrotem zajmuje, odzywają się i chcą w tym uczestniczyć. Czy to jest taki trudny sport i czy łatwo się zrzeszać też z innymi? Trudny sport. Można w różny sposób na to pytanie odpowiedzieć. Dla wielu to jest trudny sport z uwagi na wymaganą tężyznę fizyczną. Wbrew pozorom jazda takim gokartem nie polega tylko na tym, że wsiądzie się i tam lekko kręci kółkiem kierownicy i jest wszystko ok. Wymaga to naprawdę bardzo dużego wysiłku i zrobienie 10, kilkunastu okrążeń na torze wymaga nie lada wyczynu, nie lada siły. Bierzecie udział w zawodach na terenie Polski, ale też w Czechach. Co to są za zawody? Zawody to jest cały cykl, który się nazywa Puchar Retro Kart 2023. Cykl ten składa się dokładnie z 4 rund. Pierwsza runda odbyła się w Koszalinie, druga runda niedawno odbyła się w Radomiu. W sierpniu wybieramy się do kolegów z Białegostoku i ostatnia runda, czwarta, finałowa, odbędzie się w Trzyńcu, czyli to jest to nasza runda, którą my organizujemy. Żeby uprawiać ten sport, na pewno trzeba mieć też smykałkę do mechaniki samochodowej. Jak jest u pana? Jak najbardziej tak. Taka smykałka bardzo pomaga. Jak jest u mnie, od dawien dawna zajmuję się mechaniką samochodową. Przez wiele lat zawodowo byłem związany z mechaniką samochodową. No i nie ukrywam, że przez to mam pewien handicap i jest mi łatwiej. Ile kartów ma pan na stanie? W chwili obecnej, bo ta liczba cały czas się zmienia. Jedne są sprzedawane, inne są dokupowane. W chwili obecnej 4 sztuki. Czy w takim razie można kupić? Czy to wystarczy wejść do internetu, poszukać sobie na jakimś z portali ogłoszeniowych? Czy macie jakieś specjalne fora, gdzie wymieniacie się pojazdami? Jak najbardziej tak. Internet to jest główne źródło, gdzie poszukujemy gokartów i tych do rywalizacji retro i tych współczesnych. Najpopularniejsze portale ogłoszeniowe tutaj jak najbardziej są bardzo pomocne. Oprócz tego to poczta pantoflowa. Gdzieś ktoś usłyszał, że ma gokarta do sprzedania i w ten sposób pozyskujemy nowy sprzęt. Czy są jakieś sposoby, aby zarażać młodsze pokolenie do tego, aby ten sport uprawiali? Jak najbardziej tak, jest to bardzo proste. Wystarczy takiego młodego człowieka posadzić do gokarta, kazać mu jechać po przejażdżce kilku okrążeń, on już nie chce wysiadać z tego gokarta.